Ten sklep to powstał z pasji, rozumiem. Trochę z pasji też i trochę z tego, że mamy własne łowisko tutaj, Maślankę niedaleko, które się cieszy ogromną tak by popularnością w całej Polsce. Robimy tu jedne z największych zawodów w Polsce. Jest bardzo duża rzesza wędkarzy, którzy potrzebowali takiego miejsca. Generalnie prowadzimy dwie techniki wędkarskie, karpiową i federową, i ona tutaj właśnie skupia to wszystko w tych dwóch metodach. Czyli wędkarze, zapaleni pasjonaci tutaj znajdą praktycznie wszystko, co im potrzeba, tak? Tak, w tych dwóch dziedzinach tak, bo po prostu nie prowadzimy jakiegoś tam spinningu czy coś takiego, ale w tych metodach, które wymieniłem, znajdą od A do Z. Na czym polega właśnie jakby wyjątkowość i specyfika tego miejsca? Wyjątkowość i specyfika, że na dosyć dużej powierzchni jest wystawione bardzo dużo firm w całej okazałości, czyli jest pełna oferta, którą możemy kupić. Nie są wybrane rzeczy, tylko po prostu jest od A do Z, które prezentują. Żużel to jest jedna z pana pasja, a wędkarstwo druga? Tak, teraz już są dwie chyba na równi. Nawet z przewagą można by powiedzieć żużla, ale tutaj przy okazji, no wędkarstwo wiadomo, to jak się ma swoje stawy, no to też to swoja pasja. Zresztą łowisko też się urodziło dlatego, że to pasja, wędkarstwo, to wyszło łowisko. Czyli to zapraszamy nie tylko kibiców żużla, pasjonatów wędkarstwa tutaj do odwiedzenia. Nie no, zapraszamy wszystkich, którzy są skupieni, którzy chcą wędkować przede wszystkim i są wędkarzami. Oczywiście pasjonatów żużla też. Jesteśmy tutaj, wiadomo, też wspieramy żużel ostrowski i też zapraszamy do wspierania ostrowskie żużle, bo to dla mnie to jest bardzo ważna, tak jakby tutaj, nie wiem, dziedzina sportowa.